pierwszym możemy zobaczyć sadzawkę tą dużą i pomnik Kilińskiego w parku Kilińskim. Kiliński był obdrapany, nie miał szabli w ręku, zapuszczony, bo zabrzmiewa jak ja pierwszy raz, prawda. Park Syjski wyglądał pięknie. Jezioro było trochę zarośnięte, ale było ładnie wyglądało. Czasem mi się myli, bo parę razy później, jeszcze co parę lat byłem, ostatni raz byłem w zeszłym roku, ale nie wszystko zawsze oglądałem. Także lepiej pamiętam z pierwszej wizyty za czasu Brzeźniewa. Poszedłem do ogrodu botanicznego, bo tam była ogromna lipa z dziuplo, gdzieśmy się bawili, ja zobaczyłem, że tylko zostały jej szczątki. Nie wiem, czy ona się resztę rozleciała, czy ktoś jej pomógł się rozlecieć, więc... I tam były takie baseny na rybki, to były zapuszczone. I parę drzew już brakowało. Dosyć było zareśnione jakimś krzyżem. Nie był w porządku, dobrze utrzymany park, że tak powiem, był zapuszczony. Ale zawsze jeszcze pamiętałem, bardzo miałem miłe wspomnienia. Pamiętam, że naszą opiekunką miałem przyjaciółkę Hankę Pawłowską. Rok młodszy ode mnie, mieliśmy wspólną bonę, jakieś mieli 3, 4, czy 5, czy 6 lat, takśmy chodzili z nią na różne spacery po Parku Stryjskim i wiem, że był któregoś roku była góra lodowa, bo jedna wysoka góra była bardzo oblodzona, także trzeba się było drapać, trzymając się rękoma i patrzyłem. Ale ona nie była oblocona, chciałem zobaczyć, jak ona duża była, ale była znacznie mniejsza, bo się pamięta, jak się dwa lata wszystko wygląda większe. Więc ta góra lodowa wyglądała sobie górka zwyczajna. No i naturalnie poszedłem do Żelaznowody, bo tam to była bardzo blisko tu 8 gimnazjum, więc myśmy tam chodzili pływać się uczyć i ćwiczenia różnej tej... No, był w dobrym porządku. Ona kiedyś w 30. to była bardzo prymitywna, ale później w 35. czy 36. zrobili ją bardzo elegancko miejsce. I też w czasie okupacji był używany przez Sowietów, czy rodziny i tak dalej, które tam chodziły. Tylko zawsze nas zaskoczyło, że panie wtedy oni nie mieli kostiumów popielowych. Także przychodziły w majtkach i stanikach, co było dla nas szokiem, ale one się ze wszystkiego przyzwyczaić i tam chciałem znowu zobaczyć, był w dobrym stanie. Moje poszedłem do 8 gimnazjum. Podjechaliśmy, bo ja miałem doktora Gnuczewa, który mnie oprowadzał po Rosji Sowieckiej, bo byłem gościem Akademii Nauk. No, myśmy tam poszli, chciałem zobaczyć moje gimnazjum, więc patrzę, ono było szkoło, ale nad wyjściem do bramy był taki płaskorzeźba polskiego orła była nad tym, więc patrzyłem, może był ścięty, ale nie, nic tak, że był cała sylwetka orła, ale był ścięty. I poza tym gimnazjum wyglądało podobnie, to był duży, ładny budynek. Ale ja mówię, a główna brama była zamknięta, bo chciałem wyjść, zobaczyć, jak są moja klasa, i moja sala fizyczna i sala chemiczna, i zobaczyć. Ale było zamknięte, ale ja mówię do doktora Kruczewa, ja pójdę do bocznego wyjścia, bo tam zawsze było otwarte. Bo to było wyjście do... Dyrektor miał tam swoje mieszkanie, więc można było zawsze tamtędy wyjść. Mówił, nie wolno iść się. On nie chciał ze mną pójść, ale ja poszedłem i było otwarte, wszedłem do szkoły. Przyszedłem, znalazłem moją klasę, nawet afisze wisiały na ścianach. Jeden z dyrektorów gimnazjum był antyalkoholik, więc myśmy mieli ogromne afisze, które wykazywały wszystkie problemy, jak się pije. Pamiętam, i one były czeskie z jakiegoś powodu, może dobro, była ogromna zielona
uciekająca w otrobę, co było napisane, jatrca pijaka, po czesku. A druga była ładna, mała, ciemnobrązowa, dobra wątroba. I takie pokazane części na to wisi. I to jeszcze wisiało w mojej klasie. I fizyczne klasy miały, amfiteatralne były i bardzo ładne laboratorium, to wszystko było. Chemia też miała, mieliśmy dobre laboratorium i dobre sale wykładowe też była i używana była, ale to było lato i szkoła bez, nikogo nie było, nie było uczniów. A botaniczna i zoologiczne zwierzęta tam były wypchane też jeszcze, trochę nadgryzione mulami, ale i zakurzone, ale były, więc dokładnie zwiedziłem moją szkołę. Poznałem, że jest w dobrym stosunkowo stanie.